Witajcie w Onkoporadniku Fundacji Iskierka. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jakie są dobre praktyki, czyli co pomaga przejść przez kryzys związany z chorobą onkologiczną, z leczeniem dziecka. Naturalnym też było, że w trakcie tych rozmów o dobrych praktykach rodzice uruchamiali różne wspomnienia i przypominali sobie w zasadzie, jak to było na początku. Jak to było z tym przyjmowaniem pomocy? Czy to było łatwe? Czy to budziło jakiś opór? Czy oprócz wdzięczności pojawiały się też jakieś inne emocje? Czy były jakieś bariery, tak, które utrudniały otwarcie się na te doświadczenia? I na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w tym odcinku. Wstyd jest taką pierwszą barierą, o której rodzice wspominali. Generalnie w psychologii staramy się nie wartościować emocji, czyli nie traktować ich jako dobre bądź złe, ponieważ każda emocja, która się w nas pojawia, coś nam mówi więcej o tym, jaki my mamy stosunek do sytuacji, do siebie, do innych ludzi. W związku z tym każda jest potrzebna. Zastanówmy się w takim razie, jeśli wstyd jako emocja pojawia się w kontekście diagnozy onkologicznej dziecka, to co ta emocja nam mówi więcej? Kiedy rozmawiałam z rodzicami, okazywało się, że ten wstyd bardzo często wiąże się z różnymi przekonaniami, które funkcjonują w rodzinach, często od pokoleń i dotyczą stosunku do choroby. Czyli część rodziców mówiła o tym, że w ogóle choroba jest powodem do wstydu, czyli to jest taki choroba jako takie coś, co trzeba zamknąć w domu, tak? Nie pokazywać na zewnątrz, nie epatować tą chorobą. Niektórzy też mówili o takich przekonaniach, że jakby choroba to też kara za coś, taka poważna choroba. I pojawiała się w nich od razu obawa, że inni też tak mogą pomyśleć, że oni jakoś na nią zasłużyli, że zrobili coś złego. Wstyd pojawiał się też w kontekście w ogóle takiego bycia na świeczniku, tak? Czyli w momencie, w którym rodzice już mówili o swoich potrzebach czy o sytuacji i nagle pojawiali się w różnych miejscach, w których wcześniej nie byli, tak? Czyli nie wiem, różne posty czy apele były udostępnione przez różne komunikatory, widzieli swoje plakaty gdzieś na mieście, organizowane były różne zbiórki. Dochodziło też w ogóle takie skojarzenie znowu na poziomie myślenia, że oni prosząc o wsparcie tak naprawdę gdzieś pojawia im się hasło żebrania i to były takie rzeczy, które bardzo mocno zatrzymywały rodziców i często w takich sytuacjach pojawiało się właśnie to doświadczenie wstydu. Wstyd też pojawiał się wtedy, kiedy rodzice przypominali sobie w ogóle taki pierwszy moment wejścia na oddział, gdzie trafiali do sal, do ludzi, których nie znają. Często była to jedna rodzina, czasami były to dwie inne rodziny. I przeżywanie różnych emocji, różnych stanów, czasami bardzo gwałtownych, związanych z diagnozą, tak pod czujnym okiem tak innych ludzi i licznego personelu, było bardzo takie dyskomfortowe i często wiązało się właśnie z doświadczeniem wstydu. Natomiast okazywało się też, że oprócz jakby tych takich zupełnie naturalnych doświadczeń związanych z kontaktem z obcymi ludźmi i z takim eksponowaniem się też, dochodzi jeszcze taki czynnik, który często jest naszym wewnętrznym czynnikiem, czyli taki nasz głos jakiegoś oceniacza czy komentatora, który tam cały czas nam szepcze do ucha, jak nie wiem, jak ty wyglądasz, jak się zachowujesz, jak przeżywasz, ktoś coś o tobie pomyśli, nie wiem, nie radzisz sobie, czyli jakby też jest taki czynnik związany z tym, co my o sobie myślimy i okazuje się, że jeśli ten głos jest bardzo silny, to pojawia się też na poziomie emocji bardzo dużo wstydu. Obok wstydu bardzo często pojawia się też taka emocja jak lęk, ponieważ te pytania o to, co ludzie pomyślą, co powiedzą, obawy o to, jak można zostać odebranym, no często też wywołuje emocje lęku. I teraz, kiedy pojawia się wstyd i lęk, to naturalną tendencją jest unikanie, czyli w zasadzie wycofywanie się z sytuacji, czyli właśnie niekomunikowanie potrzeb, nieproszenie o pomoc, zamykanie się na pomoc, jeśli nawet ludzie jakby wychodzą z otwartością, wychodzą z gotowością. I oczywiście każdy ma prawo do własnych granic i możecie te granice wyznaczać. Natomiast w niektórych sytuacjach no, jest to zachowanie nieskuteczne, czyli zwłaszcza wtedy, kiedy ta pomoc jednak by się przydała, kiedy musicie zbierać jakieś większe środki na leczenie albo właśnie budować to swoją drużynę, to czasami to wycofywanie się, niekomunikowanie potrzeb jest dosyć dużą barierą. No i teraz pytanie, jak przełamywać tą barierę?
Coś, co można zrobić jakby od razu na początku, to inaczej pomyśleć o chorobie. Choroba to nie jest powód do wstydu, to nie jest kara, tak, za różne złe uczynki. To jest po prostu doświadczenie, tak, które pojawia się niezależnie od statusu społecznego, niezależnie od wyznania czy praktyki, która jest w waszych rodzinach. To jest po prostu doświadczenie. Drugą rzeczą, którą możecie zrobić, to takie otwarcie się też na proszenie. Pamiętam taką sytuację z jedną mamą na oddziale, która w ogóle była takim typem społecznika, czyli przed leczeniem córki ona była tą osobą, która właśnie organizowała różne zbiórki dla innych osób, pomoce, angażowała się w wiele takich bardzo społecznie chwalebnych inicjatyw. Natomiast w momencie, w którym ona była w tej sytuacji, żeby o tą pomoc prosić, to było to dla niej niesamowicie niekomfortowe i bardzo ją to hamowało. I to, co jej pomogło, to takie pomyślenie o tym, że tak naprawdę znowu o tych innych ludziach, tak? Że ona daje im też możliwość robienia dobra, tak? Czyli w momencie, w którym komunikuje potrzeby, czy otwiera się na tą pomoc, to inni ludzie też mogą trochę zapunktować, tak? Zrobić trochę dobra. To było coś, co pozwoliło jej się przełamać. To, co jeszcze można zrobić, to w tej wyjątkowej sytuacji po prostu nastawić się na to, że będzie trzeba sięgać po wyjątkowe sposoby radzenia. Tak, jakby zbieranie środków czy komunikowanie potrzeb finansowych jest zupełnie naturalnym zachowaniem w sytuacji choroby onkologicznej dziecka, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki ta choroba będzie miała przebieg, czyli nie jakby żebranie, tylko sięganie po takie rozwiązania, które po prostu w tej sytuacji nadzwyczajnej są bardzo skuteczne. I to, co jeszcze można zrobić, to biorąc pod uwagę, że to jest sytuacja nadzwyczajna, można trochę starać się ten swój wewnętrzny głos oceniający uciszyć i wyjątkowo być mniej doskonałym, tak? Czyli pozwolić sobie na niedoskonałość, bardziej skupić się na tym, co ja mam do zrobienia na oddziale, jaka jest moja rola, na co ja mam wpływ, niż jak ja wypadam na oddziale, jak mnie odbierają inni rodzice, jak mnie oceniają. Sami sobie poradzimy, albo musimy sobie sami poradzić, to też jest bardzo poważna bariera w budowaniu tej swojej drużyny, tak? Czyli w tym systemie pomocy, który dobrze, żeby towarzyszył leczeniu onkologicznemu dziecka. Czasami pojawia się w rodzicach taki tryb, ja to nazywam takim trybem superbohaterów, tak? Czyli ja tutaj superbohater i superbohaterka poradzimy sobie z wszystkim sami, tak? Uruchamiając wszystkie swoje supermoce. No i jakby wszystko okej, okay, tak? Natomiast wielu rodziców podkreślało, że ten stan choroby naprawdę wymaga specjalnych środków i bardzo trudno jest to zrobić w pojedynkę i że budowanie tej swojej wewnętrznej czy nawet zewnętrznej drużyny ma ogromny sens i można z tego bardzo czerpać. Wielu też rodziców podkreślało w ogóle przy okazji, że to otwarcie się na pomoc, czyli w ogóle sięganie po pomoc, pokazało im, na jak wiele ludzi mogą liczyć, jak wiele w ludziach jest dobra, tak? Ile można pomocy uzyskać, ile niesamowitych rzeczy się wydarzyło przy okazji tego leczenia i umożliwiło im też tak z perspektywy czasu posiadanie też innych doświadczeń z tego czasu, bo nie myśleli tylko o tym, ile chemioterapii miało dziecko, czy mieli jakieś kryzysy, czy wylądowali na intensywnej terapii. Myśleli też o tym, jakby co w tym leczeniu się działo, tak? Ile dobra dostali, ile dobrych wydarzeń się wydarzyło. Więc to otwarcie na pomoc może też być skuteczne w tym, żeby ten czas choroby był inaczej pamiętany, nie tylko przez pryzmat kryzysu, ale też przez pryzmat jakichś takich bardzo ważnych wartości, które przy okazji się pokazały. Zajmę się sobą, jak dziecko wyzdrowieje. To jest kolejna bardzo ważna bariera. Jaki to ma związek z procesem leczenia onkologicznego i z radzeniem sobie z kryzysem? Bardzo duży, ponieważ wasze samopoczucie ma bezpośredni wpływ też na to, w jaki sposób dziecko funkcjonuje w leczeniu. Czyli jeśli ignorujecie takie doświadczenia z ciała, jak nie wiem, bóle różnego rodzaju, skoki ciśnienia, zawroty głowy, bezsenność, silnie obniżony nastrój, jakieś napady lęku, to istnieje bardzo duże ryzyko, że w dłuższym procesie ignorowania po prostu nie będziecie w stanie sprawować opieki nad swoimi dziećmi. W związku z tym jakby ta uważność też na swoje zdrowie i przyjęcie, że moje zdrowie też jest ważne, ponieważ ja jestem w tej roli ratownika, a ratownik musi być w formie,
jest bardzo ważnym czynnikiem w tym procesie leczenia. Nawiązywała do tego Marta też w poprzedniej serii, która mówiła właśnie o tym, że no, przyszedł taki moment, kiedy ona musiała oddać opiekę nad córką, jakby przejść do domu, tak? Musiała znaleźć zastępstwo dla opieki, ponieważ nie była w stanie dłużej jej sprawować. I taka uważność na to, co się z wami dzieje, jest bardzo istotna. Jakby nie warto odkładać tego na później, ponieważ może się okazać, że do tego stresora związanego z diagnozą choroby onkologicznej dziecka dojdzie jeszcze taki wyraźny stresor w postaci waszego stanu zdrowia czy waszej choroby. Tutaj skutecznym rozwiązaniem czy skutecznym sposobem radzenia jest po prostu zamiana z drugim rodzicem albo poproszenie personelu o chwilę zajęcia się dzieckiem, żeby iść na badania, skonsultować się z lekarzem, dobrać leki, zobaczyć, co się dzieje, tak żebyście naprawdę mogli być tymi ratownikami przez cały okres leczenia. Skoro myślisz o sobie, to znaczy, że jesteś egoistą. Wielu rodziców podkreślało w dobrych praktykach, jak ważne jest też skupienie na swoich potrzebach. Natomiast ta myśl o tym, że jeśli ja się skupiam na potrzebach swoich, wtedy kiedy dziecko jest chore, oznacza, że jestem egoistką, tak? Czy oznacza, że jestem egoistą, jest czasami właśnie czymś, co pojawia się na poziomie przekonań, czyli myśli rodziców. Pamiętajcie o tym, że wasze samopoczucie, też takie emocjonalne, bezpośrednio wpływa na dziecko. Rodzic, który jest wypalony, przemęczony, naprawdę dużo gorzej reaguje w sytuacjach, w których dziecko odmawia współpracy, w których dziecko, nie wiem, przeżywa jakieś silne, gwałtowne emocje podczas leczenia sterydowego, albo w czasie sytuacji, kiedy dziecko ma jakąś, nie wiem, zapaść, spadek, jest jakaś nagła sytuacja kryzysowa. Dbanie o swoje potrzeby jest takim zachowaniem bardzo skutecznym, które umożliwia utrzymanie tej motywacji przez cały okres leczenia, ale też pozwala uzupełniać zasoby, czyli ładować te bardzo potrzebne do leczenia baterie. Ta myśl o tym, to niesprawiedliwe, że nas to spotkało, ona się bardzo często pojawia w myśleniu wielu rodziców. Chyba nie spotkałam się z tym, żeby komuś się nie pojawiła. Często pojawia się właśnie w tym pierwszym okresie po diagnozie, kiedy jest bardzo dużo różnych emocji, kiedy w zasadzie rodzic i dziecko adaptują się do sytuacji leczenia i jest absolutnie naturalna. Natomiast zdarza się, że rodzice się bardzo przywiązują do tej myśli, czyli co to znaczy, że się przywiązują? To znaczy, że przez cały okres leczenia ta myśl do nich wraca i przeżywają w kółko tą krzywdę, to poczucie niesprawiedliwości, poczucie braku zgody, co skutkuje w zasadzie obniżonym nastrojem, stanami złości, frustracji, takim przedłużającym się też stanem rozpaczy i ewidentnie jakby nie służy adaptowaniu się do leczenia i przetrwaniu kryzysu, z którym to leczenie się wiąże. Warto się odwołać do tego, o czym mówiła pani Marzena, czyli do tego pojęcia akceptacji, przyjęcia tej sytuacji i zastanowienia się bardziej, jakie jest moje zadanie, co ja mam zrobić, z czym ja sobie muszę poradzić, czego ja potrzebuję, niż wracanie do tej myśli, to jest niesprawiedliwe, ponieważ wracanie do tej myśli nie zmieni waszej sytuacji. Zapraszam was teraz do posłuchania pani Anety, którą już poznaliście w poprzednim odcinku. Pani Aneta podzieli się z wami taką refleksją na temat tego, co jej najbardziej pomogło w przetrwaniu tego czasu, ale właśnie z perspektywy takiej, co czuła, kiedy przyszła ta pomoc, jak sobie poradziła z tym dyskomfortem i bez czego uważa, że nie byłaby w stanie przejść choroby. Wasze leczenie z Michasią trwało w zasadzie ponad 2 lata. I duża część tego leczenia była w szpitalu, prawda? Duża część tego leczenia była w szpitalu. I tak z perspektywy czasu, chociaż ten okres w domu nie jest aż tak długi, ale z perspektywy czasu, co by pani określiła jako takie mądre wspieranie? Czyli co ci ludzie naokoło takich rodzin, których dotyka choroba onkologiczna dziecka, co oni mogą robić, żeby tą rodzinę tak mądrze wspierać? Co wam na przykład pomogło, co było skuteczne, co się sprawdziło? Więcej było to tak, że najwięcej żeśmy rozmawiali. Aha. Rozmowa. Przede wszystkim rozmowa, że mam się nie poddawać, głowa do góry, iść do przodu, to jest podstawa. Czyli w ogóle taki kontakt, tak? Że dzwonili, tak. Że dawali znać, że o was myślą, tak? Tak. Aha, że są z wami.
Dokładnie. Aha. Bo mówiła Pani też o takich sytuacjach, gdzie zwłaszcza na początku leczenia nie do końca Pani miała ochotę rozmawiać. Jak wtedy osoby takie reagowały na przykład? Czy było tak, że czekały z kontaktem i dzwoniły parę dni później? No zdarzało się tak, że jak ja nie odpowiadałam, nie odpisywałam, no to czekali. Albo na przykład dzwonili do męża. Mhm. No ale mąż też czasami, no wiadomo, to jest początek diagnozy, to też nie chciał odbierać. Czekali tak samo do skutku, aż ktoś po prostu jak już nabrał tej siły, tej mocy, no to wtedy się odezwał. Poinformował, co jest grane, jaka jest sytuacja, o co chodzi. Także oni rozumieli to. No. Czyli rozumieli też to, że nie zawsze jakby możecie mieć przestrzeń tak do rozmowy, czy czas do rozmowy, czy nawet chęci do rozmowy, tak. Ale rozumiem, że to rozumienie polegało na tym, że się też po prostu później odzywali, tak? Albo tak, do kogoś, do kogoś innego. A w jaki jeszcze sposób takie osoby naokoło rodziny mogą pomagać? Jak Was wspierały inne osoby, takie spoza rodziny też? Były też takie osoby z wsparciem finansowym, żeby pomóc do leczenia. Także no, było wokół bardzo dużo tych osób. Nie było, że tam była jedna osoba, czy dwie, czy pięć. Po prostu było mnóstwo. Z każdej strony ktoś się odezwał. Czy u męża w pracy, czy u córki w pracy, czy ktoś tam jeszcze u kogoś w pracy, czy od kuzynostwa. Także było bardzo dużo wsparcia. Nie było takiego czegoś, żeby ktoś wytykał palcem, a no bo oni zbierają, bo cokolwiek, nie? Nie, po prostu, no wiadomo, rozumieją, że jak dziecko zachoruje, no to trzeba jakoś to wspomóc. I czy to jest ważne, jakby czy było bardzo to ważne dla Państwa, że wiedzieliście, że tyle osób jakby o Was myśli, o Waszej sytuacji? Bardzo jest ważne, bardzo. Przede wszystkim, że chcą pomóc, to trzeba też jakoś to odebrać dobrym wsparciem, bo oni chcą być z nami, a nie możemy ich odesłać z powrotem czy cokolwiek, nie? Też trzeba to po prostu przyjąć i pozytywnie myśleć o nich, że chcą nam pomóc, żeby nie było tak, że a, bo oni to, oni tamto. Chociaż też mówiła Pani, że nie zawsze to jest łatwe, żeby to przyjąć, zwłaszcza na początku, bo człowiek raczej nie jest przyzwyczajony do takiego wsparcia. Czasami się pojawia jakiś wstyd, tak? Ale rozumiem, że to było coś, z czym już Państwo musieli sobie poradzić tak w sobie, tak? I trochę wyjść do tych osób wspierających. A jeśli chodzi o takie wsparcie od najbliższej rodziny, takie organizacyjne, czy właśnie tutaj na miejscu, kiedy Pani była z Michaśką w szpitalu, to jak to wyglądało? Też pomagali. Tak samo. Nie było takiego czegoś, żeby ktoś nie przyjechał, pomóż czy coś tam przywieźć mężowi, czy cokolwiek, on nie mógł jechać do sklepu. To raczej takiego nie było odzewu, że nie. Albo nie mam czasu, albo cokolwiek. Raczej każdy co się poprosiło o pomoc, czy cokolwiek, to przyjechał. Czyli czasami nawet chodzi o takie proste rzeczy, tak? Wyjście po zakupy, tak? Czy dowożenie jakiegoś obiadu, tak? Czy zajęcie się, nie wiem, dzieckiem na chwilę, które zostaje. Chociaż ona nie chciała z nikim zostawać, nie? To był ten problem. Chociaż z babcią, jak ktoś ciała przyjeżdżała, to zawsze. Czy myśli Pani, że da się jakby przejść przez taką chorobę samemu, czyli w tej podstawowej rodzinie? Na pewno nie. Nie dałoby się. Człowiek by się podłamał, załamał się, a tak jest, że jak jest dookoła tyle osób, tyle ludzi i rodzina i daje wsparcie, to jest najważniejsze. Pani Aneta zwróciła uwagę na to, że dla niej jakby ta silna koncentracja i gotowość pomocy wielu ludzi no budziła skrępowanie. Natomiast mówiła też o tym, o takiej bardzo fajnej postawie, która polega na tym, że no, trzeba ludziom też umożliwić, tak, pozwolić im uczestniczyć, bo oni naprawdę tego chcą, tak, chcą pomagać. I odwołała się też do tego, że bez tych innych ludzi nie wyobraża sobie przejścia przez chorobę i uważa, że jakby przejście przez chorobę w pojedynkę czy w tej takiej podstawowej rodzinie jest w zasadzie niemożliwe. Choroba jest doświadczeniem ekstremalnego kryzysu i
to, co mówią rodzice w różnych kawałkach też tych materiałów, pokazuje, że człowiek naprawdę w sytuacji ekstremalnego kryzysu jest w stanie uruchomić niesamowite zdolności adaptacyjne i sposoby radzenia. Natomiast to, co można zrobić, to też zwrócić uwagę, czy nie ma we mnie jakichś barier, które przez przypadek nie zaburzają tego procesu albo nie ograniczają zasobów, po które mogę sięgać, tak żeby mieć pewność, że maksymalnie wykorzystuję to, co jest wokół mnie, tak? Maksymalnie wykorzystuję to, co też dają mi inni ludzie. W kolejnym odcinku Onkoporadnika wraz z panią Justyną skupimy się na takich różnych formalno-prawnych rozwiązaniach, po które można sięgać, z których można korzystać wtedy, kiedy trzeba poukładać to życie z chorobą. Do zobaczenia.